Siemandero, Marcin z kanału Odkryj Tajlandię. Dzisiaj nadszedł moment, kiedy będziemy kontynuować temat nieruchomości na Phuket. Pamiętacie, jak 2 miesiące temu nagrywałem odcinek Absolutny Hit o nieruchomości, w której właśnie aktualnie znowu jesteśmy? Dzisiaj pokażę Wam kolejną perełkę. Lecimy, słuchajcie, na Patong, tam gdzie powstaje nowy, potężny, przepiękny, deweloperski projekt. Ale zanim to zrobię, mam dla Was pewien update'cik. Zostawcie suba. Let's go! A mianowicie jesteśmy w tej nieruchomości, w której 2 miesiące temu mniej więcej nagrywałem film o absolutnym hicie. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, słuchajcie. Budynek jest praktycznie już prawie że gotowy, trwają ostatnie prace wykończeniowe w środku. Powiem Wam szczerze, że sam tutaj nabyłem nieruchomość, więc część z Was również będzie moimi sąsiadami, ponieważ no, ten absolutny, rewelacyjny projekt jest sprzedawany w systemie 50/50, czyli tak jak wspominałem Wam wtedy, 50% wykładamy własnych pieniędzy, a 50% deweloper rozkłada nam maksymalnie na 15 lat z 6-procentowym stałym oprocentowaniem rocznym, czyli w pierwszym, piątym, dziesiątym, 15 roku mamy tą samą ratę. Co jest też piękne w tym projekcie, że on się znajduje dosłownie 5 minut, nawet gdzie 3 minuty od największej galerii na Phuket Central Festival, 2 minuty od Makro, Big C, to jest taki też hipermarket, Lotus, dawne Tesco, 5 minut od największego szpitala na Phuket, Bangkok Hospital i 5 minut od największej szkoły międzynarodowej na Phuket, czyli Head Start. O ile ta nieruchomość, w której właśnie jesteśmy, jest raczej pod wynajem długoterminowy, ponieważ jest to centrum stolicy Phuket, czyli taka bardziej część finansowo-usługowa, o tyle na ten projekt, który właśnie za chwilę pojedziemy, czyli na Patong Beach, tam jest to typowo projekt pod wynajem krótkoterminowy. Tutaj te mieszkania, jeżeli ktoś oczywiście kupił inwestycyjnie, tak jak ja, możemy wynająć na long term, czyli na dłuższy okres i tym samym te raty, które mamy od dewelopera, same nam się będą spłacać. Natomiast tamten projekt również jest w systemie, tylko że 60/40, wpłacamy 60% wartości nieruchomości, a 40% rozkłada nam deweloper na raty. Natomiast tam typowo możemy wynajmować pod short term, czyli pod krótki termin. Sami możemy być kilka razy w roku w tym obiekcie właśnie, na który zaraz pojedziemy, a resztę czasu wynajmować go krótkoterminowo przez Booking, Agodę czy w jakikolwiek inny sposób. Phuket jako trzecia wyspa na świecie pod względem odwiedzalności przez turystów jest mega w dalszym ciągu jeszcze niedoszacowana, jeżeli chodzi o cenę za metr kwadratowy. No, ceny są porównywalne jak w średniej wielkości mieście w Polsce. Natomiast w Polsce możemy kupić za tą samą cenę, powiedzmy, stan deweloperski. To jest cena, powiedzmy, nie wiem, 15-16 tysięcy netto, stan deweloperski. A tutaj kupujemy akurat tą nieruchomość w granicach 12 tysięcy już brutto, w pełni umeblowanego mieszkania, w standardzie naprawdę petarda, ze sprzętem RTV AGD nawet, a tam, gdzie teraz jedziemy, jest trochę drożej, ale wiadomo, to jest pierwsza linia brzegowa, to jest po prostu coś, co tak naprawdę cały rok się wynajmuje, co przynosi nam mega stopę zwrotu i jest cały rok oblegane przez turystów, bo to jest stolica tajskiej turystyki, czyli Patong Beach na Phuket. Projekt jest w fazie początkowej. Za mniej więcej 3 tygodnie pod koniec kwietnia mamy wielkie otwarcie sprzedaży tego projektu. W związku z tym na razie możemy kupić go odrobinę taniej, powiedzmy kilkanaście procent taniej w fazie przedsprzedaży. Zostały udostępnione 3 budynki w fazie pre-sale'u. Natomiast później, czyli już po Songkran, czyli tajskim Nowym Roku, kiedy będzie to wielkie otwarcie, absolutnie żadnych rabatów nie będziemy mogli uzyskać. Okej, nie trzymam Was dłużej niepewności, jedziemy zobaczyć ten projekt na Patong. No okej, jesteśmy na Patong Beach, zobaczcie, jaki przepiękny, przekozacki, jak ja to mówię, widok rozciąga się na całe Patong Beach. To po prostu, to jest coś niesamowitego. Tutaj gdzieś mniej więcej po środku jest ta strefa z największymi imprezami. Słuchajcie, to miasto Patong nigdy nie zasypia. Cały rok, praktycznie 365 dni w roku, tętni życiem. Jest to najbardziej turystyczne miejsce w Tajlandii. A nasz projekt znajduje się tutaj za moimi plecami. Słuchajcie,
na uboczu, w cichej części Patong, na półwyspie Tritrang. Tutaj się zaczyna półwysep Tritrang z tymi najpiękniejszymi plażami na Phuket, czyli Freedom Beach i Paradise Beach. Tam, gdzie jest organizowany zresztą raz w miesiącu, czy tam raz na 20 kilka dni, kiedy jest księżyc w pełni Full Moon Party. Tutaj się znajduje też hotel Marriott i inne przepiękne resorty. Także jesteśmy w cichej części półwyspu Tritrang na samym obrzeżu Patong. Słuchajcie, do plaży mamy jakieś, ja wiem, 5-10 minut piechotą, a wieczorem mamy tak przepiękny widok, czy będziemy mieli tak przepiękny widok, słuchajcie, z okien naszych apartamentów za mniej więcej 2 lata, kiedy ten projekt będzie już gotowy. Tak jak powiedziałem, projekt jest na razie w fazie przedsprzedaży, zaraz Wam wyświetlę tutaj slajdy, rzuty i layouty tego projektu. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że w projekcie będzie 2000 mniej więcej 400 unitów, czyli apartamentów, mieszkań, willi. Będzie część rezydencjalna, czyli ta część, w której będziemy mogli sobie tylko kupić mieszkania na własność. To będzie około tylko 500 sztuk, a po prawej i po lewej stronie będą dwa hotele pięciogwiazdkowe. Słuchajcie, należące jeden z nich do grupy Intercontinental, drugi do angielskiej grupy U. I w związku z tym będziemy mieli standard pięciogwiazdkowy również w części rezydencjalnej. Natomiast te mieszkania będą należały w 100% do nas. Będziemy mogli sobie je wynajmować. Każde mieszkanie będzie miało na tarasie jacuzzi. Słuchajcie, takie dosyć spore jacuzzi. W zasadzie taki plunge pool, bo to będzie mniej więcej 2 na 4 metry. Oczywiście z bąbelkami. Będzie miało funkcję smart home, czyli tak jak mówiłem, sterowane wszystko z aplikacji, z telefonu. Sensory światła, wszystko na dotyk, czy tam na ruch będzie reagowało. No i z takim pięknym widokiem. I teraz to najważniejsze. Z racji tego, że jesteśmy, tak jak powiedziałem, w samym sercu tajskiej turystyki, gdzie tak naprawdę zawsze tutaj w Patong jest mnóstwo ludzi. Jeżeli kupimy to mieszkanie w celach inwestycyjnych, po pierwsze możemy naprawdę super wynająć, obojętnie czy na długi, czy na krótki termin, a po drugie mieszkania na Phuket, apartamenty, tak jak powiedziałem, nawet według Forbesa jest to bardzo jeszcze niedoszacowany rynek i na pewno w przeciągu kilku najbliższych lat mega te ceny apartamentów wzrosną. Słuchajcie, tam w oddali widać takie jeziorko. Te bloki, te unity będą położone właśnie między tym jeziorkiem. Na razie w fazie przedsprzedaży mamy uruchomione 3 bloki, 3 budynki do sprzedaży, natomiast reszta będzie dopiero w fazie uruchomiona, w fazie wielkiego otwarcia. Tutaj są w trakcie remontu 3, w trakcie w zasadzie budowania, konstruowania 3 showroomy, które będą odzwierciedlać te apartamenty, jak one będą wyglądać w środku. Także za 3 tygodnie to już będzie wszystko gotowe, przygotowane właśnie na wielkie otwarcie tego projektu. Reasumując, Tajlandia, a w szczególności Phuket, jest bardzo jeszcze niedoszacowanym rynkiem, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. My możemy, tak jak wspomniałem, porównać ceny wykończonego apartamentu za metr kwadratowy z ceną mieszkania za metr kwadratowy w średniej wielkości miasta w Polsce. Słuchajcie, i to w stanie deweloperskim. Także prawo jest zrobione pod turystów, prawo jest zrobione pod ekspatów, czyli ludzi, którzy chcą zamieszkać w Tajlandii, czy którzy chcą nabyć nieruchomości w Tajlandii, ponieważ, tak jak powiedziałem, 86% nieruchomości na Phuket nabywają obcokrajowcy. Jeżeli chodzi jeszcze o ten projekt, który właśnie omawiamy dzisiaj, on z racji tego, że jest w fazie budowy, cena oczywiście jest podzielona na transze w trakcie budowy, tak? Czyli na początku wpłacamy jakąś pierwszą transzę, po pewnym etapie drugą transzę, w kolejnym etapie trzecią transzę i kiedy mamy 60% już, powiedzmy, budowy, to wtedy decydujemy, czy tą ostatnią transzę, czyli te 40%, chcemy, żeby nam deweloper rozłożył na te właśnie maksymalnie 15 lat. Oczywiście możemy na 5, 10, 15, możemy dopłacić w każdym momencie bez żadnych dodatkowych kosztów, czy też wpłacimy resztę gotówką. To tylko od nas zależy. Tak czy inaczej, za 2 lata zobaczycie na Patong przepiękną inwestycję, która będzie pięknie górować nad całym miastem i zatoką Patong. Okej, to tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie do mnie napisać, to kontakt@odkryjtajlandie.pl. Zresztą wejdźcie na stronę odkryjtajlandie.pl albo przez YouTube Odkryj Tajlandię, albo przez Messengera, czyli przez fanpage na Facebooku Odkryj Tajlandię, albo przez Instagram, TikTok, obojętnie. Wszędzie, gdzie wpiszecie Odkryj Tajlandię, znajdziecie właśnie mnie.
To tyle na dzisiaj. Pozdrowienia z raju. Yo!